Dzień dobry. Druga kocka odsłona programu Za Siódmą Górą. Ja się nazywam Stefan Czerniecki i bardzo mi jest miło Państwa dzisiaj przywitać. Czemu druga kocka odsłona? Ano dlatego, że przed tygodniem mieliśmy okazję, przyjemność gościć tutaj w okolicy Pałacu Jabłonowskich właśnie w lubelskim Kocku. Wówczas troszeczkę się na temat tego pałacu, jego historii rozgadałem i obiecałem, że to nie jest koniec, jeśli chodzi o historię Kocka, że tu jeszcze z kamerą wrócimy po to, aby pójść chociażby na pobliski rynek, czy chociażby opisać Państwu pewne historie tego miasteczka, bo jest dosyć ciekawy, choć zupełnie nieznane. To co? Zaczynamy! Nie sposób mówić o Kocku, nie wspominając tutejszej diaspory żydowskiej. Jak podają kroniki, w 1787 roku wedle spisu tutejszej ludności na 1905 mieszkańców, aż 850 to byli właśnie Żydzi, a więc około 45% wszystkich mieszkańców Kocka. Żydom było tutaj dobrze, mieli liczne przywileje, między innymi księżna Jabłonowska zagwarantowała im oddzielne własne sądownictwo. Z czasem Kock stał się głównym ośrodkiem hasyckim. Oprócz tego trzeba wspomnieć, że pobliski plac nad rzeką Wieprz, którego placu spławiano drewno do Warszawy, a następnie do Gdańska, również był pod opieką tutejszej diaspory żydowskiej. W związku z czym Żydom było tu naprawdę dobrze. Do tego stopnia, że z czasem z tej mniejszości stali się większością, ponieważ w roku 1895 roku procent społeczeństwa kockiego, który był wyznania mojżeszowego, już osiągał, uwaga, 64%. Gdy mowa o diasporze żydowskiej, nie w sposób nie wspomnieć o nim. Jego postać rozsławiła Hanna Krahl w swoim tomiku Hipnoza. Osiedlił się w Kocku jeszcze w roku 1829, a nazywał się Menachem Mendel Morgenstern. Podobno głosił niezwykle płomienne nauki, z czasem również dosyć kontrowersyjne. Do tego stopnia, że, jak twierdzi, w jedną z szabatowych nocy doznał iluminacji, która nieco zmieniła jego poglądy na życie, na wiarę. Zaczął twierdzić, że człowiek jako cząstka Boga jest tą cząstką wraz ze wszystkimi swoimi popędami oraz pokusami, w związku z czym nie może być za te popędy i pokusy i grzechy sądzony. To dosyć zrewolucjonizowało jego życie do tego stopnia, że ostentacyjnie zaczął łamać prawo, również to dotyczące szabatu.
To sprawiło, że część jego zwolenników ogłosiła bunt. Opuściła swojego mentora, również i kock, i pojechała do Izbicy. Otaczany dotąd powszechną czcią Cadyk Morgenstern jest człowiekiem bardzo, bardzo sławnym w całym Kocku. Przypisywane są mu różne cuda, uzdrowienia, także iluminacje, widzenia, ale któregoś dnia nasz bohater zamyka się w tutejszym Bet Midraszu. To był taki budynek, który przylegał wówczas do synagogi, w którym Żydzi spotykali się na nauki, na modlitwę. Od tej pory Morgenstern głosi swoje nauki tylko i wyłącznie gronu najbardziej wiernych uczniów, ale uwaga, zakazuje czegokolwiek im zapisywać. W nabożeństwach bierze udział przez małe okienko, a przez inne małe okienko swojej pustelni otrzymuje picie oraz pokarmy. I tak dokona swego żywota w tejże właśnie małej, drewnianej pustelni tutaj przy dzisiejszym rondzie dosyć hałaśliwym w Kocku. Umrze w roku 1859. Skoro większość mieszkańców Kocka swego czasu była wyznania mojżeszowego, możemy się domyślać, że historii związanych z wielkimi Żydami z Kocka jest nieco więcej. I nie tylko o Mendelu Morgensternie trzeba mówić, gdy mówimy o tym mieście. Kolejnym ze słynnych Żydów, który mieszkał i kochał Kock, był Berek Joselowicz. Człowiek, który był oficerem polskich legionów we Włoszech. Uczciwość nakazuje nadmienić, że był również członkiem loży wolnomularskiej, ale historycy co do tej postaci są raczej zgodni. Był to wielki przyjaciel Polski, walczył u boku Kościuszki, bronił Pragi w 1794 roku i tak, również zginął na polu walki tutaj pod Kockiem w roku 1809. Zabił go szablą węgierski huzar, który walczył w armii austriackiej. Z pochówkiem Bereka Joselewicza wiąże się również pewna legenda. Otóż Polacy nie chcieli chować go na cmentarzu rzymskokatolickim. Żydzi nie chcieli go chować na cmentarzu żydowskim. Rabin stwierdził więc, że zrobimy inaczej. Położył ciało martwego Bereka na wozie zaprzęgniętym w dwa woły i kazał patrzeć, co się wydarzy. Woły ruszyły i szły poza Kock, aż stanęły jak wryte tutaj właśnie przed miejscowością o nazwie Białobrzegi. Tu też został zgodnie z wolą rabina Berek Joselowicz pochowany i po dziś dzień jego ciało tutaj w tym miejscu jest pochowane. Thank you.
A skoro weszliśmy na temat bitewny, na temat wojenny, to trzeba wspomnieć, że między 2 a 5 października 1939 roku na terenie Kocka rozegrała się bardzo ważna bitwa. Dlaczego ważna? Ano dlatego, że wedle historyków zajmujących się II wojną światową była to ostatnia regularna bitwa wojny obronnej roku 1939. Głównym jej bohaterem był generał Franciszek Kleberg. Człowiek pochodzący z rodziny o bardzo dużej tradycji patriotycznej, choćby wspomnieć, że jego ojciec uczestniczył w walkach powstania styczniowego. Pomimo początkowego zwycięstwa taktycznego, generał Kleberg poddaje polskie oddziały Niemcom. Honorowa kapitulacja odbywa się w Pałacu Jabłonowskich, tutaj w Kocku. Dlaczego poddaje? Ano dlatego, że powoli polskim żołnierzom zaczyna brakować amunicji. Poddani żołnierze w liczbie 17 tysięcy są w niewoli niemieckiej. Wśród nich również sam generał Franciszek Kleberg i tam też za 2 lata umrze w 1941 roku. Dopiero po 28 latach, w 1969 roku, jego ciało, jego prochy zostaną sprowadzone właśnie w to miejsce, do Kocka, gdzie po dziś dzień spoczywają na małym wojskowym cmentarzu wśród innych Kleberczyków. Troszkę dziś liznęliśmy historii, prawda? Od historii samego Kocka, przez historię tutejszej diaspory żydowskiej, a na historii II wojny światowej skończywszy. A wszystko to na tle małej, urokliwej miejscowości o nazwie Kock, o której przed tygodniem mówiłem Państwu, że ani tutaj nie ma jezior, ani gór, ani tak naprawdę żadnych turystycznych atrakcji w stylu jakiegoś zamku bądź innego obiektu poza Pałacem Jabłonowskich. Ale jest tutaj coś innego, zupełnie nieprawdopodobny spokój, takie błogie lenistwo kockiego rynku. Za tydzień już w Kocku nie będziemy, to Państwu obiecuję, będziemy w zupełnie innym miejscu. Ale o tym dopiero się Państwo przekonacie za tydzień, na którą to odsłonę programu bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję za ten czas, za uwagę i zapraszam na następną odsłonę programu za Siódmą Górą. Do zobaczenia.